Rozpoczynamy kolejny, 13 zestaw pytań, którymi Państwo mnie tutaj uhonorowaliście. No i mam nadzieję, że nie będzie pechowy. Pan Paweł Chomański pyta: witam Panie Stanisławie, na wstępie pozdrawiam. Pytanie brzmi: jaki jest Pana wymarzony ustrój polityczny dla Polski? No, jak już o marzeniach mowa, to takim wymarzonym ustrojem dla Polski byłby absolutyzm oświecony. Dlatego, że no, dotychczasowe doświadczenia z demokracją polityczną nie są zachęcające. I to nie tylko dlatego, że postępuje negatywna selekcja prawodawców. No jeżeli na prawodawcę do Parlamentu Europejskiego, który na szczęście nie ma dużej władzy, ale jednak wybierana jest taka osoba jak pani Sylwia Spurek, to rzeczywiście no, objawy kryzysu są ewidentne. W związku z tym no, trzeba by jakoś to przerwać. Poprzednim razem referowałem taki model, który wymyślił Fryderyk von Hayek, on nazwał to demarchią. Właściwie to nie był, to nadal utrzymywane były pewne pryncypia demokratyczne, jak powszechne głosowanie i udział, że tak powiem, w ciałach prawodawczych. Tyle tylko, że na skutek podniesienia cenzusu wieku i na skutek ograniczenia liczby kadencji głosowania do jednorazowego aktu, byłoby to trochę zbliżone do pewnego do ustroju monarchicznego. Drugim takim czynnikiem, który przekonuje mnie, czy skłania ku absolutyzmowi oświeconemu, to jest to, że takiego absolutystę oświeconego można do jakichś słusznych pociągnięć przekonać w jednej chwili, zwłaszcza, że ma on interes w tym, żeby jego państwo było silne, żeby stanowiło solidne oparcie dla dynastii, podczas kiedy przywódcom demokratycznym wcale na tym nie zależy. Oni po prostu chcą się nakraść, no a potem niech się dzieje co chce, po nas choćby po to. Więc jeśli bym miał puścić wodze marzeniom, to właśnie w tym kierunku moje marzenia by się rozwijały. Pan Łukasz Sowul: jaki ma Pan stosunek do różnych organizacji, takich jak Loże Masońskie Rotary International, czy też Mensa? Ja jestem zwolennikiem swobody zrzeszania się i jeśli ktoś na przykład chce się zrzeszać w Loży Masońskiej, to proszę bardzo, pod jednym wszelako warunkiem, że to będą organizacje jawne, że nie będą utajniały członkostwa ani żadnych tajemnych praktyk prowadziły. Tymczasem organizacje masońskie, które się chwalą, że uprawiają sztukę królewską, no to warto się zatrzymać chwilę nad tym, co to jest ta sztuka królewska. Otóż kiedyś, może w średniowieczu, mogła być ona uważana za umiejętność budowania katedr, które rzeczywiście i dzisiaj budzą podziw, ale teraz tej sztuki królewskiej się naucza całkiem jawnie na wszystkich politechnikach świata. W związku z tym sztuka królewska oznacza, zdegenerowała się do umiejętności skrytego manipulowania wielkimi masami ludzi, którzy nawet nie zdają z tego sprawy. I tego typu działalność siłą rzeczy musi być tajna, bo gdyby ktoś powiedział: słuchajcie, ja tu będę wami manipulował, no to by nikogo nie zmanipulował. Drugim takim elementem, który jest skutkiem tej tajności, to jest to, że organizacje masońskie zdegenerowały się do takich grup lobbystyczno-korupcyjnych. I to bardzo ładnie wyszło na jaw przy okazji operacji Czyste Ręce we Włoszech, kiedy sędziowie śledczy tam trochę staranniej skrobali, to zawsze dokopywali się przy każdej takiej aferze łajdackiej, dokopywali się do lodży masońskiej Propaganda Due. To pokazuje, że właśnie ta organizacja była całym motorem tej korupcji,
korupcji i tak dalej, które zresztą całkiem nie zniknęła, no ale wtedy była trochę ograniczona. Dlatego powiadam, jeśli ktoś tam chce analizować hieroglify egipskie i wyciągać z nich pierwiastek kwadratowy, to proszę bardzo, niech to robi, byle tylko działał jawnie. I to jest moja recepta zarówno na loże masońskie, jak i te wszystkie. Natomiast Mensa, no to jest to taka organizacja grupująca tęgie głowy. No nie wiem, na jakiej zasadzie to te tęgie głowy rozpoznają się nawzajem. Mam nadzieję, że nie po zapachu, tak jak ludzie przyzwoici, no bo takie różne mierniki jak IQ, to myślę, że bywają zawodne, na co zresztą zwracał uwagę Chesterton w przygodach księdza Browna, ale nie będę tutaj opowiadał tej całej książki, bo to za daleko by nas zaprowadziło i za długo by trwało. Pan Tomasz Steć. Szanowny panie redaktorze, jaką pan ma opinię o ONR? O, ONR to jest ruch narodowo-radykalny. Nie wiem, jak daleko ten radykalizm ruchu narodowego sięga, obozu narodowego sięga. Mam nadzieję, że nie wykazuje, a w każdym razie do tej pory obóz narodowo-radykalny nie wykazywał cech demonicznych. Wyjaśnię te różnice, tak jak na przykład nacjonalizm ukraiński. No, ten obóz narodowo-radykalny był na tle tamtego raczej poczciwy. No i wyjaśnię, na czym polega różnica. Otóż nacjonalizm można zdefiniować, odwołując się do analogii z życia rodzinnego, jako pogląd ojca rodziny, że ma obowiązki przede wszystkim wobec własnych dzieci, a dopiero potem wobec dzieci cudzych. I to jest jak gdyby pogląd mieszczący się w granicach naturalności. Natomiast i nie ma w nim niczego demonicznego. Natomiast element demoniczny pojawia się w przypadku ekscesu nacjonalizmu. I znowu odwołując się do analogii z życia rodzinnego, jeśli by ten ojciec rodziny w trosce o zapewnienie lepszego startu życiowego własnym dzieciom zacząłby cudze dzieci mordować. No tu już jest właśnie element demoniczny. Uważam, że obóz narodowo-radykalny takich cech demonicznych nie ma. No to w takim razie, stojąc na gruncie swobody zrzeszania się, nie mam żadnych uwag. No niech każdy tam zrzesza się w taki sposób wokół takiej idei, która mu się wydaje słuszna. A czy ona była słuszna, czy ona będzie słuszna, czy nie, no to się okaże w praniu. Jeżeli uda się do tej idei przekonać ludzi, no to wtedy ta idea może okazać się zwycięska. Jeśli nie, no to nie. Pan Grzegorz Zaw. Szanowny panie, jaki jest pana stosunek do obowiązującego w Polsce prawa pracy? Śledząc pana działalność, zauważyłem, że był pan w wielu różnych krajach, między innymi uważanych za kapitalistyczne, USA i Kanada. O, to uważanych rzeczywiście, ale to nie zawsze taka opinia jest słuszna. Jakie zwyczaje pracownicze najbardziej się tam panu podobały? Jakie przeniósłby pan ustawowo? Jak wyglądałoby to w pana wymarzonym systemie, jeśli byłoby to w pana mocy? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. W jakich językach się pan porozumiewa? No, zacznę od końca. We francuskim, chociaż sporo już zapomniałem, bo to języka trzeba jednak używać na co dzień, bo jeśli nie, no to człowiek ta znajomość języka rdzewieje. Poza tym językiem rosyjskim się posługuje, ale też sporo już zapomniałem. Jeśli chodzi o prawo pracy, to wydaje mi się, że to jest nieporozumienie. Dlatego, że prawo pracy, właściwie istota prawa pracy, bo co jest w centrum prawa pracy? W centrum prawa pracy jest umowa o pracę. A więc jest to umowa typu cywilnoprawnego i wszelkie jakieś dodatki, które wykraczają poza umowy, albo poza tę umowę, albo nie są objęte treścią porozumienia, mogą być szkodliwe, dlatego że wypaczają samą ideę umowy. Podam przykład. Prawo pracy dopuszcza
działalność związków zawodowych. Na czym polega działalność związków zawodowych? O, na przykład teraz Związek Nauczycielstwa Polskiego rozważa, czy rozpocząć strajk na początku roku szkolnego, czy nie. Żeby zostać członkiem związku zawodowego, to najpierw trzeba zostać pracownikiem. A pracownikiem się zostaje w taki sposób, że się podpisuje umowę o pracę, w której to pracownik zgadza się, że na świadczenie pracy w tam określonym zakresie, no i zgadza się na wynagrodzenie, które tam razem z pracodawcą swoim ustalił. I co się dzieje potem na skutek właśnie prawa pracy? Ano ten pracownik zapisuje się do związku zawodowego i razem z podobnymi sobie pracownikami, którzy przed chwilą umowę podpisali, usiłuje szantażować swojego pracodawcę, czyli drugą stronę umowy, że jak mu tam nie skoryguje tego wynagrodzenia, na które się przed chwilą zgodził, no to wtedy on odmówi świadczenia pracy, do czego się przed chwilą zobowiązał. Więc widzimy, jak prawo pracy wywraca porządek prawny i dlatego uważam, że jako dziedzina prawa powinna zostać zlikwidowana. Te wszystkie niekonsekwencje powinny zostać starannie wyeliminowane. A zasady zawierania umów o pracę powinny być podporządkowane zasadom obowiązującym w prawie cywilnym. I tyle. Natomiast no to bym, jakby to było w mojej mocy, to właśnie tak bym zrobił. Niestety w krajach różnych, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, niestety dochodzi do tego samego. One są uważane za kapitalistyczne. Rzeczywiście tam pewne elementy są, ale coraz więcej socjalizmu tam jest wprowadzanych, jak opowiadał nam w 1990 roku profesor Milton Friedman, jak to w 80 którymś tam roku odwiedził Bibliotekę Kongresu i poprosił o program amerykańskiej partii komunistycznej z lat 20, z przerażeniem się zorientował, że wszystkie punkty zostały zrealizowane, więc to opinia o Stanach Zjednoczonych jako kraju kapitalistycznym była słuszna może do I wojny światowej, a potem już nie, a pod tym względem to w Kanadzie jest jeszcze gorzej. Pan Andrzej Francesco Agria. Szanowny panie Stanisławie, moje pytanie brzmi, jakie są priorytety i jak pan ocenia możliwości stronnictwa ruskiego, które choć w głębokiej defensywie, coś przecież robić musi. Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. No, stronnictwo ruskie teraz jest rzeczywiście w głębokiej defensywie, dlatego że w Polsce o wpływy walczy stronnictwo pruskie ze stronnictwem amerykańsko-żydowskim. I udział Polski w NATO i umizgi pod adresem Stanów Zjednoczonych i uznawanie, że właśnie Stany Zjednoczone to przez sam fakt tego, że nas tam zaprosiły do Sojuszu Północnoatlantyckiego, to już właściwie wszystkie nasze problemy zostały rozwiązane. Myślę, że to jest przyczyna tej defensywy. Tam są jacyś ludzie, no jedni tam w aresztach wydobywczych bywają, inni tam jakoś się uchowali. I no jest na przykład taka księżna pani, która używa nazwiska Sapieha, tak naprawdę nazywa się Angelika Jarosławska. Złośliwi mówią, że ona była inspiracją do takiej piosenki Ireneusza Dudka Och, Ziuta, bo tam jest taki fragment, podniosłaś swój społeczny stan, a wszystko to przez jedną noc. Ale to kto by tam takich złośliwców słuchał, to są fałszywe pogłoski. Proszę Państwa, więc ta pani, księżna pani była tam na takiej konferencji na Krymie, gdzie twierdziła, że reprezentuje Polskę. No nie sądzę, żeby ją ktoś tam jakoś umocował w tej sprawie, więc to jest właśnie coś takiego. Natomiast stronnictwo ruskie może z dnia na dzień nawet odbudować swoją pozycję polityczną i swoje wpływy, jeśli doszłoby do w stosunkach amerykańsko-rosyjskich do resetu.
takiego, jaki miał miejsce 17 września 2009 roku w wykonaniu prezydenta Obamy. O, to wtedy akcje stronnictwa ruskiego natychmiast by podskoczyły, no i byśmy się przekonali, jaki ono ma zasięg i kto tam jest, jakie osobistości biorą w tym udział. Pan Roman Rupowski. Panie Stanisławie, te dziewuchy od sprawy Kasi zapowiadały wytoczyć panu proces. I jak doszło do tego? Nie doszło. I sekundo, pana syn wtedy ponoć przepraszał za pana wypowiedzi. Chodzi ciągle o przeproś Kasię. To pan ma w rodzinie antagonistę. Ja tylko pytam. No, mój syn jest dużym chłopczykiem, ma 47 lat, w związku z tym ja na jego postępowanie nie mam wpływu. W związku z tym czasami różne rzeczy robi, również głupstwa. To akurat uważam za głupstwo, no ale powiadam, jest dużym chłopczykiem i ja już na jego postępowanie wpływu nie mam. Pan Adrian Wolan. Panie Stanisławie, jaka jest pana ogólna opinia na temat teorii spiskowych? Czy tak samo jak towarzysz Józef Stalin wierzy pan, że Adolf Hitler przeżył wojnę i w 1945 roku wyemigrował do Peru? Pozdrawiam cieplutko całą rodzinkę. Ależ ta opinia, jakoby Adolf Hitler przeżył wojnę i osiedlił się w Peru, po pierwsze nie w Peru, tylko w Argentynie, to nie jest żadna teoria spiskowa. To jest teoria spiskowa, zresztą to... Powiem tak, historia świata jest niekończącą się opowieścią o spiskach, które albo się udały, albo się nie udały. No bo wyobraźmy sobie, że rząd zamierza przedsięwziąć jakąś inicjatywę polityczną. No i do pewnego momentu to musi być sprawa utrzymana w tajemnicy. Bo inaczej jakby tak rozgłosił, że na przykład chce tutaj doprowadzić do własnej hegemonii w Europie, no to inne państwa, jakby się o tym dowiedziały, to by mu starały się przeszkodzić. Więc dla dobra sprawy do pewnego przynajmniej momentu musi utrzymywać taki zamiar w tajemnicy. No to jest to spisek, czy nie jest to spisek? Jest, oczywiście. Dlatego cechą spisku jest to, że ma charakter tajny i takich przedsięwzięć jest mnóstwo. Także jak ktoś nie wierzy w teorie spiskowe, no nie we wszystkie, bo to z tym Hitlerem to nie jest żadna teoria, to jest takie tam fantasmagoria raczej. Natomiast jak ktoś twierdzi, że nie wierzy w teorie spiskowe, no to jest durniem po prostu, mało spostrzegawczym i tyle. Gazeta Wyborcza jest głównym pogromcą teorii spiskowych, a w każdym razie jednym z głównych pogromców teorii spiskowych w Polsce. No, ale czasami tam dyspensę sobie udziela. Jak na przykład Rywin przyjdzie do Michnika z propozycją korupcyjną, to wtedy wszyscy mądrzy, roztropni i przyzwoici muszą, nie tylko mogą, ale muszą w teorie spiskowe wierzyć. A potem znowu jest rozkaz, żeby nie wierzyć, no i nie wierzą. Ale ja nie działam tak stadnie jak mikrocefale ze środowiska Gazety Wyborczej. W związku z tym podchodzę do tego realistycznie. Spiski istnieją i lekceważenie ich byłoby wielką lekkomyślnością, zwłaszcza w polityce. Pan Adrian Wolan, następne pytanie. Panie Stanisławie, ostatnio bardzo modnym tematem w kręgach moich znajomych jest katastrofa w Czarnobylu oraz serial HBO pod tym samym tytułem. Jakie są pańskie przeżycia związane z felernymi zdarzeniami z 26 kwietnia 1986 roku oraz ogólna opinia na ten temat? Serdecznie pozdrawiam. No, przypominam sobie, że tego filmu nie oglądałem, więc nie mam żadnego zdania. Przypominam sobie, że ta katastrofa przez kilka dni była utrzymywana w tajemnicy przez tutaj generała Jaruzelskiego i tę ferajnę całą, która wtedy Polską rządziła. Dopiero kiedy na zachodzie podniósł się klangor z powodu gwałtownego wzrostu radioaktywności, no to i nasi tutaj, nasza szajka też już się odezwała i zaczęła, znaczy podjęła takie działania, które miały na celu przeciwdziałać zgubnym skutkom radiacji.
Tam, jeśli dobrze pamiętam, to do atmosfery przedostała się spora ilość izotopu cezu. No i ten izotop cezu podobno fatalnie oddziaływał na tarczycę, w związku z tym podawano płyn Lugola, to znaczy taki trochę jodu, jakąś tam postać jodu, co miało neutralizować skutki tej radiacji. Czy rzeczywiście neutralizowało, to nie wiem. Ja akurat, ponieważ byłem wtedy wrogiem ludu, i ta akcja akurat miała miejsce wtedy, kiedy z transportem bibuły pojechałem do Krakowa, to wolałem się nie ujawniać, że tam jestem, w związku z tym płynu Lugola się nie napiłem. No i jak Państwo widzicie, nic mi się nie stało. Prawdopodobnie to było takie placebo, bo tam skąd by rząd generała Jaruzelskiego miał płyn Lugola? Po prostu wodę destylowaną ludziom dawali, wmawiając im, że to jest amerykański specyfik, szalenie skuteczny. No i tak to wyglądało. Panie Stanisławie, Adrian Wolan jeszcze raz, kolejne pytanie. Co pan sądzi na temat tak zwanej polityki równowagi realizowanej przez przedwojenne władze Rzeczypospolitej? Czy rząd II RP powinien był wtedy bardziej legać na sojusz antyradziecki z III Rzeszą, zamiast walczyć jednocześnie na obu frontach? Pozdrawiam i życzę zdrówka. No, polityka równowagi się nie sprawdziła, mówiąc najdelikatniej. Doprowadziła właśnie do wojny, nawet nie na dwa fronty, bo wschodniego frontu nie było. Marszałek Śmigłyc, opuszczając Polskę, nakazał, żeby z Sowietami nie walczyć. Dlaczego z Sowietami akurat nie, tylko z Niemcami? No to jest osobna sprawa. Wydaje mi się, że Polska mogła utrzymywać taką politykę równowagi, gdyby nie to, że mocarstwa zachodnie, podobnie zresztą jak i Rosja, ale przede wszystkim Rosja i Niemcy, miały interes wspólny w postaci obalenia porządku wersalskiego. W związku z tym Polska nie mogła w tej sytuacji liczyć na to, że polityka równowagi przyniesie jakieś trwałe rezultaty, bo podważenie czy obalenie porządku wersalskiego oznaczało kres niepodległości Polski. W związku z tym Polska powinna wtedy się zastanowić, jaką folklistę podpisać. Czy podpisać folklistę niemiecką, czy podpisać folklistę sowiecką. Niemcy nie chcieli od nas tak daleko idących ustępstw i przebudowy ustrojowej, jakiej by z całą pewnością zażądali bolszewicy. W związku z tym folklista niemiecka, tak przynajmniej dzisiaj sądzę, wydawała się bezpieczniejsza. Proszę Państwa, na tym kończymy cykiel. Trochę się rozgadałem, no ale to chcę tutaj być wobec Państwa lojalny. Skoro Państwo zadajecie pytania, to ja się staram na nie odpowiadać. Dziękuję bardzo.